Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w szóstym odcinku Zagrajmy w GOTY 1 Kopalnia. Dalej ja nie chcę z mną rozmawiać, więc myślę, że przyszła pora na pogadanie po prostu z każdą osobą, która istnieje. Może zacznijmy od samej góry. Mogłam sobie, kurczę, zasunąć roletę. Ale no, dzisiaj jest w miarę tak pochmurno, więc myślę, że nie jest to jakoś mi bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że rozmowa z kopaczami, którzy nie mają imion, raczej się mija z celem. Ale możemy... Chociaż w sumie mogłabym przeklikać wszystkich. Dlaczego by nie? Wybaczcie za hałasy w tle. W sensie moje świnki morskie właśnie zjadają twardą kolbę z suszonych warzyw i po prostu bardzo stukają nią o klatkę. To jest cholernie denerwujące, ale no nie jestem w stanie nic z tym zrobić, bo one po prostu już tak mają. Dobra, tu jest złoże rudy. Dobra, to się przejdziemy jeszcze tam na górę. Do Santino? Czy do Santiano? Jak on miał na imię? Ach, i włączę sobie od razu F5, żeby pamiętać. Strażnik Santino. Coś chcesz ode mnie jeszcze? Nie. Dobra, czyli tutaj już nikogo nie ma z imieniem. No bo się tak zastanawiam, dlaczego mi ten quest nie działa. W sensie, ja nawet, wiecie, już nie mam poboczniaków, żeby cokolwiek robić. I to jest bardzo takie, no... Niefajny, bym powiedziała. Tutaj byliśmy, tam były te zmutowane pełzacze, czyli już tam nie ma po co iść. W ogóle patrz, jak sobie radzą ci... A ten kopacz to co zrobił? Patrz, jak oni sobie radzą z tym... Oh my goodness. A tu jest Glenn! Jezus! Glenn, co ty robisz? Czemu machasz do mnie? Dobra, widzę, że nic ciekawego, tam jest zwykły kopacz, więc tam mu żyć. Ja nie wiem, jak oni mają zamiar nosić dalej te rudę, ale nie będę im zadawać takich pytań. Nieważne. Dobra. Oh my god, on to przeżył? Tak, tu jest Aaron. Z Aaronem się już nawet biłam na arenie, więc to się też minie z celem. Czy tam ktoś był? Dobre pytanie. Czekam, aż ci kopacze tak spadną cholernie, nie? Ale baget game. Tu jest Calvin. Z Calvinem już rozmawiałam wcześniej. Znalazłam dla niego klucz. Widzę, że mogę też z nim powalczyć na arenie. Zobaczymy zaraz. Pewnie z Albartem też mogę. No, Albart, witaj. Nie, nie mogę. To co, może spróbujemy się jeszcze zmierzyć z Calvinem na arenie. Będę czekał na ciebie na arenie. Dobra, super. To on sobie potupta jakoś na arenę. Tam jest Glenn, który się nam baguje. Nie przejmujmy się, tak jak mówię. No kurczę, powiem szczerze, że naprawdę tutaj już nie mamy aż tak dużo rzeczy do roboty. Wręcz powiedziałabym, że jest tego bardzo mało. Z Ulbertem jeszcze coś może? Witam, co porabiasz? Już rozmawialiśmy, no, że on tam się troszczy o ten magazyn. Co? Mam się czymś zająć? Mogę w czymś pomóc? Tak, możesz zanieść prowiant do Arona. Przy takiej ciężkiej pracy kopacze są ciągle głodni. Dobrze, dawaj żarcie. Trzymaj, odnieś szybko, zanim zgłodnieją. Zapasy jedzenia mają dotrzeć do Arona jeszcze dziś. Dobra, to fajnie, w porządku. Widzę, że już Calvin też przyszedł. Ale no, skoczę najpierw do Arona z tym jedzeniem, bo wow, dostaliśmy jeszcze jakiegoś questa. Bardzo fajnie, wcześniej go nie było. Więc widzicie, opłacało mi się porozmawiać z kilkoma osobami. Aaron jest tutaj na górze, więc to nie jest jakieś wymagające, żeby dać mu to żarcie. Więc zróbmy to. Aaron? No nie chlej piwa teraz. W ogóle ten kopacz obok mnie to jest żart. Mam przynieść... miałam od Ulberta przynieść jedzenie dla robotników. Żartujesz sobie, ty bydlaków, wszystko nam zażarłeś. Teraz za to bekniesz, płać 55 bryłek rudy. Aha, oto ruda. Twoje szczęście, przyjacielu, następnym razem tak łatwo się nie wywiniesz. Czy co? Za Gomeza. Wykonało się to zadanie? Bogactwo kopalni. Dobra, to Jan musi sobie jakoś z tym poradzić.
What the fuck is going on? Przecież ja nie dostałam. No dobra, no zapłaciłam. Nie wiem, whatever. Chyba się udało. Dobra, jestem prosto na arenie, więc może Calvin, możemy chyba zacząć. Dobra, wow, udało mi się go pobić. Nie chcę pana kopacza. O, miał kluczyk, a to ten klucz do teleportu, prawda? Ta, nie. A nie, to Hugo klucz. Co ja za klucz znalazłam? Klucz głównego przełącznika, tak, do teleportu. Czy to jest Glenn? Jemu się wreszcie udało tutaj zejść? Chyba tak. Okej, moi drodzy, już jestem. Dzwoniła moja mama. Tak to jest, jak się, kurczę, mieszka poza domem i nagle sobie ubzdurała, że coś ode mnie chce. Nie, nieważne. Z Victisem to już się biłam, on raczej nic już nie będzie miał dla mnie. Jan, czy ty już jesteś wreszcie content? Widzę, że nie. Alberto, za Gomeza. No fajnie. Tam już chyba nikogo nie ma z imieniem, no to zejdźmy jeszcze niżej. Wątpię, że jeszcze znajdę jakieś zadania, no ale dobrze. Wiecie, nie chcę mi się zagadywać zwykłych kopaczy, chociaż może powinnam. Tu jest jeszcze Eddie, na razie nie było nic kompletnie z nim, więc... Eddie, co ty tak tutaj stoisz? Nie rozumiem tego. Dobra, no bo kopacze już są też ogarnięci. Przynajmniej chwilowo. Pełzacze też ogarnęliśmy już. Już nic nie powinno tutaj biegać. Chociaż się wbił nam nowy rozdział, więc... Mogę wysłać go do roboty? Wiesz co, weź się lepiej pomódl, dobra? Może się zrespiły jakieś pełzacze, jak myślicie? No w końcu nowy rozdział nam wszedł, ale wydaje mi się, że raczej nie. Tutaj nie ma nic. Tutaj już wcześniej były normalnie pełzacze. Więc raczej nic tutaj nie ma. No dobrze. O kurde, to jest kapliczka Beliara. Grimes? Co to za posąg? No, Jan go postawił. On służy bogu Beliarowi. Beliar? No, ten mroczny z trzech bogów jest panem śmierci i ciemności. O nie! Tak, teraz pokazał swoje prawdziwe oblicze. Mam takie wrażenie, że tam, dokąd prowadzi nas Jan, nie ma szans na wolność. Na co czekasz? Jak słyszałem, wykonujesz tu małe zadania dla Jana. To prawda? No nie wiem, może to cię zainteresuje, ale mów jaśniej. Dobrze, mój przyjaciel Peter, który leży do cieni, poszedł wczoraj gdzieś na dół kopalni i chciał tam coś załatwić. Mów dalej, w czym problem? Otóż chciał tam zejść za czymś i potem wrócić, ale do tej pory go nie ma. Założę się, że pojawiły się jakieś stwory. Ze zwykłymi pełzaczami on by sobie poradził. Krótko mówiąc, to mam go poszukać. Pojąłeś to w lot, mam nadzieję, że go znajdziesz. Zrobię co w mojej mocy. Co to znaczy poszedł na dół? Nie wiem dokładnie, ale myślę, że nie całkiem zszedł w dół, aż do pieca. Okej, czyli by wyszło, że... Tutaj by poszedł? W tym miejscu? Górna drum? Widzę, że nie widziałeś nikogo. Kurde no! Skoro nie zszedł do pieca, to znaczy, że zszedł tu. No na to by wyszło, nie? Zaraz zresztą zobaczymy dziennik. Szukanie cienia. Zaginął Peter, przyjaciel Grimesa. Poszedł po coś w dół kopalni, ale potem Grimes już go nie widział. Peter prawdopodobnie nie zszedł do poziomu z piecem hutniczym. Dobra, czyli jest gdzieś wyżej. No to fajnie, że to wiemy. No to by wychodziło... O nie, on tam stoi. Jezu, to będzie pewnie jakiś creepy w chuj. Dobra, postaram się zejść tak jak ostatnio, czyli tędy. Wiecie co? Ja bym się wyleczyła, bo to się może naprawdę... Skąd ja mam tyle mikstur leczniczych? What the fuck? Chyba Jan mi dał. Jeżeli ja mam się z nim bić, to coś mi się wydaje, że ja tego nie przeżyję. Normalnie chyba te pełzacze powinny go tu zagryźć, nie? Ale tych pełzaczy tu nie było, więc może być kiepsko. Dobra, F5 jeszcze jedno.
Peter. Nareszcie cię znalazłem. Ktoś ty, wysłannik Beliara? Grimes wysłał mnie na poszukiwanie ciebie. Sporo mnie kosztowało wybicie tych zmutowanych pełzaczy. Zmutowanych, mówisz? Tak, zmutowanych. Któż inny oprócz mnie by był tak długo w kopalni i może wiedzieć, które pełzacze zmutowało, a które nie? Tak, te kreatury wcale nie wyglądają na nieszkodliwe. O Boże. Biegnij tak szybko, jak tylko potrafisz. Ich jest tu więcej. Jezus, kochany, dlaczego? Pewnie go zagryzą zaraz. O, on to wybija? What the fuck? On jest chyba nieśmiertelny, nie? Ale tego bydlactwa się tu narobiło. Pełzacz mutant. Dobrze, że mam trochę strzał, to... Mogę się z tym pełzaczem pobawić. Oh my godness! Gdybym jeszcze w niego umiała trafić, nie? Dobra, on ma, mam nadzieję, że ma trochę downa i tu nie wejdzie. Jak dobrze, że one się tu bagują, nie? O Boże, jak dobrze. Wiecie, no, nie chcę stracić expa, co nie? A mam trochę jednak tych strzał, więc jestem w stanie te pełzacze wybić. A może i nawet trafię więcej niż jednego. Wow, trafiłam go, dobra. Kurde, naprawdę jakbym dała w zręczność, co nie, no to... W miarę mniałam by było. Przyjemnie bardzo. No dobra, gdybym nie miała tutaj łuku... Okej, okay, trafiłam jednego. Dobra. Niby miałam uciekać, co nie? Ale no żal mi takiego expa tu zostawiać. Dobra, F5, żeby on tutaj ten pełzacz też nie przypełznął właśnie. Dobra, zaraz będzie wracał. Dokładnie. To zaraz powinnam go wystrzelać. On nie powinien mnie tutaj dosięgnąć. Pięknie, w ogóle czasami też wchodzą obrażenia krytyczne z tego łuku. Ile ja mam jeszcze strzał, bo to jest też bardzo istotna sprawa. Muszę chyba sobie kupić też jakieś strzały. A, mam 246 strzał. Myślałam, że mam mniej, bo ostatnio też używałam. Wow, naprawdę nieźle. Tylko 15%, a bardzo dobrze nam idzie całkiem to strzelanie. Wow, ale damage. Fajnie by było, gdyby od tego strzelania mi się poprawiało jakby cały czas moje strzelanie. No, dawaj pełzaczu. No, jeszcze strzał. Super, tam jest Peter. W ogóle fajnie, że ja mogę sobie zebrać z nich tutaj, jak jestem na tej skale. Do tamtego już raczej nie sięgnę. Wydaje mi się, że będę musiała go... Ja nie wiem, czy będę w stanie to zabić. Pięknie! To była ciężka walka. Możemy znów pogadać. No dobrze, jeśli jesteś znajomym Grimesa, to co w takim razie? Po pierwsze, jestem tu po to, aby zabrać broń i wykorzystać ją przeciw Janowi. A po drugie, pytanie do ciebie. Chcesz się do nas przyłączyć? Tak, chcę się do was przyłączyć. W każdym razie do tej pory byłem tylko ślepym niewolnikiem Jana. No to podejdź tutaj, pokażę ci obóz. Przy okazji możesz przyjść do mnie o każdej porze, gdy zechcesz zwiększyć swoją siłę. Rozdział trzeci. Powstanie. Okej, okay, widzę, że szybko. Dobra, musisz chwilę, gościu, poczekać, bo ja też bym sobie z tych pełzaczy chciała zebrać co nieco. Ciekawe, gdzie idziemy. I co teraz? No, teraz już wiesz.
Mówiłem ci, tu znajduje się nasz obóz buntowników. Jeśli trzeba uciekać, to zbieramy się tu. Każdy z buntowników posiada specjalne zaklęcie teleportacji, które tu nas bezpiecznie przenosi. Tu przechowujemy nasze zapasy. A teraz o funkcjonowaniu części obozu. O, woda! W ogóle nie wiedziałam, że tutaj takie coś leży. Chleb. Gdzie ty tak właściwie biegniesz, człowieku? To niesamowite. A ta wasza broń znajduje się? My nie, ale ktoś inny zna nic, więc nie mogę powiedzieć. Aha, dobrze, w czym mogę wam pomóc? Idź do Grimeson, może cię zatrudnić. Teraz udaję chorego, żeby być możliwie brzejana i słuchaj tego, co mówi. Dobrze, niedługo się zobaczymy. Kim jest ten, który zna stąd wyjście? Dowiesz się niebawem. A co oznacza twoje niebawem? Powiedzmy, jak się wykażesz. Lepiej wpierw iść do Grimeson, więcej ci powie. No dobrze, nie będę ci się naprzykrzał. Jakie poczyniliście kroki przeciwko Janowi? Jak dotąd tylko nasz przyjaciel Guy zaatakował ciebie, dlatego że tak wielu innych tu zabiłeś, ale zdaje się, że to nie pomogło. Okej, gościu też może mnie uczyć siły. Czy ja mam jakiś poziom? Nie, na razie nie mam poziomu. W ogóle siekiera tu leży, krótki łuk, strzała. Przecież ja tu łaziłam i tutaj nic takiego w ogóle nie było. Dobra. Siekacz. Co to jest? To jest jakiś składzik? Dobra, chyba to wszystko. Dobra, no weszłam tutaj, tylko że i tak, żeby dostać się wyżej, no to musimy przejść chyba inną drogą. Okej, ty będziesz sobie stał tutaj, w porządku. Pewnie tu jest gdzieś jakieś przejście, whatever. Cholera wie. Dobra, bo my i tak musimy iść tamtędy. Fajnie, bo troszkę podekspiliśmy, to bardzo takie, wiecie, pocieszające. I ruszyliśmy fabułę do przodu. Dobrze, że zaczęłam chodzić po tych wszystkich ludziach i się pytać, bo gdyby nie to, no to by nam było bardzo ciężko. Jezus kochany, tylko nie spadaj. Dobra, to fajnie. To pogadajmy sobie z Grimesem. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że Grimes nie żyje. W sensie... Wow, dobra, stoi tutaj. Grimes. Przesyła mnie Peter. Mam otrzymać od ciebie zlecenie. Dobrze, ale stoimy tu na drodze. Przejdźmy w inne miejsce. Dobrze, pójdę za tobą. No. Idę za tobą cały czas, a go się do mnie pomachał i Eluwina. Nie. Aha, no dobra. To gdzie ty idziesz? Przecież tam jest już Jan zaraz. Ach, tu. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. Przy okazji Eddie, co stoi przy rożnie, też jest jednym z nas. No tak, to co mam zrobić? Nie tak szybko. Po pierwsze, chcę ci podziękować. Wiedziałam, że na tobie można polegać. W rzeczywistości nie jesteś takim potworem. Nie jestem. Mam nadzieję, że wszyscy szybko zapomną, że byłem przy Janie. Myślę, że tak i będzie. Dobrze, a teraz o twojej misji. Zamieniam się w słuch. Więc tak, ponieważ nie jesteśmy tak liczni jak strażnicy, potrzebujemy więcej ludzi. I tu twoje zadanie. Pójdziesz do strażników i szczegółowo ich wypytasz, czy nie mają zastrzeżeń do planu Jana. Jeśli mają zastrzeżenia, to od razu mi o tym powiedz, więc wyruszam od razu. Dobrze, zostanę tu. Jeśli zechcesz zwiększyć siłę lub zręczność, możesz przyjść z tym do mnie. Okej, możemy zapytać. To tak. Chcę podnieść swoje umiejętności. Zaczynamy. Okej, ty uczysz zręczności i siły, dobra. Kto jeszcze jest z nami? Razem 6 ludzi. Tak więc Peter i oczywiście ja, potem jeszcze Eddie, Santino, Aleb i ty. Okej. Okay. Zapytaj o teleport. Peter opowiadał o jakimś specjalnym teleporcie. Też taki otrzymam? Tak, zaczekaj. Oto on. Dam ci kilka mikstur, którymi możesz przywrócić swoje magiczne zdolności. Dziękuję. Po co to wszystko robisz? Wiesz, jestem tu bardzo stary. Wiele różnych rzeczy widziałem, kiedy jeszcze pracowałem w pierwszej kopalni, która tu runęła. Dlatego nie chcę zdechnąć marnie pod ziemią. Kilka tygodni temu pewien człowiek zapytał mnie, czy komuś już udawało się uciec przez barierę. Odpowiedziałem mu, że już dosyć długo żyję, ale to jeszcze nikomu się nie udało. Wydaje mi się, że naprawdę chcę to zrobić. No cóż, może mu się to uda.
Co do strażników, no co tam? Nic. Myślę, że możemy w takim razie... może Ray będzie chciał. Czy ja mam pytać konkretnych strażników bez imienia? Bardzo dobre pytanie. No dobrze. To F5. Ciekawe, czy Jan coś będzie chciał ode mnie teraz. Strażnik. Coś tam do mnie zagadał, ale ja nie wiem, co on powiedział. Werbunek. Wciąż brakuje nam ludzi, abyśmy mogli wystąpić przeciwko Janowi. Mam zapytać strażników, czy zechcą przyłączyć się do nas. Jeśli tak, to mam natychmiast o tym powiadomić. Ciemna strona Jana. Grimes uważa, że tam, dokąd prowadzi Jan, to tam nie działa. Powstanie. Dobra. Alberto? Dobra, nic. A Jan coś chce ode mnie? Nie, jak widzicie, nie może mnie już uczyć zręczności, czyli... no. Ciekawi mnie, czy są jakieś jakby dwa rozwiązania, w sensie... Wiadomo. Victis? Ty tylko akrobatykę. Strażników mieliśmy zapytać, tak? No to w sumie mogłabym się przenieść na górę, bo tam był Fektos. A Fektos, no jak wiemy, też za Janem nie przepada. Więc może mógłby się przyłączyć do nas. Dobra, tu na dół przejdziemy na sam koniec. Tu jest jeszcze jakiś strażnik. Co pas, życie, znaleźć sobie nowych przyjaciół? Okej. Dobra, nieważne, fajnie. Fektos. Witaj. Wystąpisz przeciwko Janowi? Wiedziałem, że jeszcze zmienisz zdanie. Oczywiście, wszyscy ze mną pójdą przeciwko Janowi. Wezmę w tym udział. Dobra, no Santino to wiemy, że jest przeciwko. Tam już na dole nie było... Chociaż nie, był jeszcze ten... strażnik tam na dole. W sensie... Wiecie, który. Drake miał chyba na imię? Nie. Jak on miał na imię? Jezu. Nie Drake. Drake to nie żyje. Brandig, właśnie. Brandig jeszcze tutaj był, przecież załatwiałam dla niego ten pierścionek. Więc możemy jeszcze jego zapytać. I zobaczymy, co ten mi powie. Tu jest kopacz, no ale Brandig mnie bardziej interesuje. Za Gomeza. Ty raczej nic nie chcesz. Dobra, to trochę niepotrzebnie tu zeszłam. No dobra, nieważne. Wejdźmy w takim razie na górę z powrotem. I co? I jeszcze jaki strażnik taki większy? Jeszcze możemy iść do Majka na dole. Czy tutaj jeszcze ktoś będzie po drodze? Chyba nie za bardzo. Jeszcze może być Aaron, ale raczej Aaron nie będzie chciał się przyłączyć do powstania. Chociaż możemy zapytać, co nie? Siup. No to co tam, Aaron? Okej, widzę, że ciebie nie mogę werbować. Chyba, że wystarczył mi Fektos tylko. Tam jeszcze jest Calvin. Może wystarczył mi tylko Fektos. Kto wie? Za Gomeza to też nic nie chcesz. Albert? Albert, wystąpisz przeciwko Janowi? Na pewno nie, chcę zostać w jednym kawałku. To w porządku. Dobra, ale przynajmniej wiemy, kto nie chce, a kto chce. Dobra. To co? Zaraz zejdziemy tam, gdzie jest Jan. Wejdziemy sobie w teleport, bo będzie dużo szybciej. Hop. I później jeszcze będę chciała zahaczyć o Majka prawdopodobnie, bo Majk jeszcze może mi coś powiedzieć ciekawego. No mamy Fektosa, a za Fektosem pójdzie sporo ludzi, więc to jest bardzo ważne. Tutaj żadnego strażnika chyba większego nie ma, chyba że mogę takiego randoma zagadać. Przepadniemy z Kretem, jeśli nie będziemy słuchać Jana, a przez takich ludzi jak ty nic tu nie możemy zdziałać.
A w ogóle opowiedz mi o pełzaczach. Zanim kopalnia upadła, bractwo tu coś tam, co... A, to takie bzdury gadasz, to mi się nawet nie chce tego słuchać. Jeszcze jest szansa, że Mike się zgodzi. Wystąpisz przeciwko Janowi? Tak, oczywiście, tego szańca trzeba powstrzymać. Zabił Ashgana tylko po to, żeby wszyscy mieli zaufanie do niego. Bardzo dobrze, powiadomię Grimesa. Grimes jest w to zamieszany? To już coś. Dobra, to teraz tak, żeby się do Grimesa dostać, to znowu trzeba wejść w teleport. Bo ja mam Grimesowi o tym powiedzieć. Tak, tak. To powiedzieć Grimesowi. A gdzie Grimes sobie stanął? Aha, tam gdzie jest Eddie, dobra. No to nie wiem, czy jeszcze ktoś będzie chciał, ale za Fektosem i za Mike'iem powinna pójść większość. Co do strażników, no co tam? Fektos zgodził się dołączyć do nas. O, to bardzo dobrze. Mike z nami. Mike to dobry wojownik, tacy ludzie jak on zawsze nam są potrzebni. Dobra, czyli jeszcze musimy poszukać jakiegoś wsparcia. Kurde, kolejny poziom za 50 punktów doświadczenia, nie? To jest taki ból. Jeszcze muszę kogoś poszukać, ale kogo? No, na górze już nikogo nie było. Santino już jest i tak w to zamieszany. Chyba, tak? Powstanie? Tak. Peter, Grimes, Eddie, Santino, Alep i ja. Grimes. No, Ray nie chciał. Eddie jest w to zamieszany, więc już go mamy. Może jeszcze jakiś kopacz na dole. Jeszcze był Guy na górze, ale ja... Guy? Chyba tak. Ale ja nie mogłam nic wielkiego z tym uczynić. Może jeszcze... ten będzie chciał. Z Bractwa Siejącego. Nie wiem, ale... Może tak będzie, że się zgodzi? No nie, pal teraz, chłopie. Nie mam czasu. Witaj. O! Wystąpisz przeciw ludziom Jana? Tak. Myślę, że należy to uczynić. Dobrze, Grimes wszystko zorganizuje. Powiadomię cię. W porządku. Powstanie. Grimes dał mi runę, werbunek. Dobra, czyli jeszcze się przejdźmy może niżej. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś jest. Nie wydaje mi się raczej. Chyba, że może jakiś kopacz, który ma imię. Nie wiem, może jeszcze do węża zagadać, albo do Rexa. Wiem jeszcze, gdzie są ci strażnicy. W środku, tam gdzie są te takie żyły pełzaczy. Tutaj nie. Może jeszcze wąż będzie chciał na przykład dołączyć? Dawaj. Za Gomeza. A, to o to chodzi, dobra. Nieważne. A może Hugo? Znaczy Hans? Za Gomeza? Nie, nie chcesz. Tam już nikogo nie było, bo już tych chyba dwóch gości to ja zabiłam, którzy tam się... no... Za Gomeza? No kucharz to raczej nie. Tutaj było takich dwóch typów, ale ja już ich zabiłam. Strażnik... dobra. Krzesło. To jeszcze chodźmy tam w głąb kopalni, bo tam jeszcze było kilku strażników. Na pewno było dwóch, których warto by można było spróbować zatrudnić jakby. Tu jest zwykły strażnik, tu jest zwykły kopacz, ale tak, może jeszcze Rex będzie chciał na przykład. Nie, nie chcesz. Ale no i tak trzeba tutaj przyjść, podejrzewam. Kopacze zwykli to nie... Bardziej miałam się kopaczami zajmować, znaczy strażnikami, ale może jakiś kopacz też się nawinie. No cóż, Ashgan już tutaj nie żyje. Zwykły kopacz, kopacz. Tu jeszcze będzie dwóch strażników. Jeżeli oni powiedzą, że nie, no to już nie mam za bardzo pomysłu. Jeszcze też jeden kopacz ma tutaj imię, więc można by było spróbować. To jest zwykły strażnik. On nie będzie chciał, będzie się na mnie pruł. Dokładnie. Więc... no, sprawdźmy w takim razie tutaj, czy któryś będzie chciał się zgodzić na bunt. Tu jest kopacz, ale tak, tu jest Hugo.
Nie wiem, czy Hugo nie jest też z nami, wiecie? Powstanie. Nie jest, ale no nie mogę go przekonać. A może Olfeka mogę jeszcze? Nie, ty też nie chcesz. Dobra, to mam jeszcze dwóch strażników na oku. Tutaj jest Rolok. Ale widzę, że nawet nie mogę go o to zapytać. I tu jest jeszcze jeden strażnik, czyli... Znaczy strażnik, taki ten kupiec, Andro. No, o Jezu, dlaczego wy wszyscy palicie cały czas jakieś zioło albo pijecie wódę? Hej ty, poświęcisz mi trochę czasu? No, zgoda. Dobrze, ponieważ mam wysoką pozycję w kopalni, to mogę ci zaufać. Proszę cię o zaniesienie wężowi tego niewielkiego woreczka ze specjalną rudą. Okej, czy widzę, że jeszcze jakieś zadanie złapałam po drodze? Dobra, to i tak idziemy w tamtą stronę, prawdopodobnie. Może nie wiem, może będę musiała potem przyjść do tego gościa i mu powiedzieć, że to zaniosłam. Sama nie wiem. O Boże. Tak w ogóle to już nam praktycznie zleciał cały odcinek, moi drodzy, więc myślę, że to będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobię, czyli właśnie zaniosę ten woreczek. No i co? Myślę, że ten odcinek dosyć udany. Cieszę się, że udało się znów ruszyć fabułę, że nie błądziłam aż za nadto, tylko chwileczkę na początku odcinka. Ale na ogół było całkiem przyzwoicie. Więc fajnie, naprawdę fajnie. Dzisiaj u mnie jest wtorek, czyli nagrywam dla Was odcinek na jutro, czyli dopiero kolejny będzie w piątek. Będę musiała ponagrywać troszeczkę odcinków na zapas, bo teraz jest okres świąteczny i wyjeżdżam do rodziców. I może tak być, że mogłoby nie być odcinków. Mam worek od Andro, w nim osobliwa ruda. Wygląda dziwnie, bardzo czysta ruda, taka na wagę złota. Tu w kopalni dziwne rzeczy się dzieją. Mimo to w nagrodę masz tu 30 sztuk surowej stali. Dziękuję. Dobra, wiecie co? Spróbowałabym udać się już do Grimesa i powiedzieć mu o tym, że jeszcze Gorna Drum, tak? Że jeszcze on się do nas przyłączy. Więc no. Mam nadzieję, że to już jest ostatni strażnik. Błagam, Grimes. Bo ja już trochę nie wiem, nie mam pomysłów co do większej ilości ludzi. Tak, no co tam? Zebrałem już wszystkich ludzi. Doskonale, bardzo nam pomogłeś. W najbliższym czasie zwołamy ludzi i wtedy wszystkich wezmę pod swoją komendę. Co nowego? Tak naprawdę to nie chciałbym cię niepokoić po udanym zadaniu z naszym wsparciem, ale mam... Mów wreszcie. No dobrze, niestety jeden z ludzi Jana w niewiadomy sposób zdobył zwój z takimi samymi znakami jak na naszej runie. Zwój można użyć tylko raz, ale jeśli Jan teleportuje się do naszej tajnej kryjówki, to dowie się o tym miejscu. Wszystko jasne. Chcę wysłać Ediego, żeby zabrał zwój Aranowi, ale w pojedynkę kopacz oczywiście nie poradzi sobie ze strażnikiem. Aha, to zwój u Arona. Tak, niestety. Aron jest bardzo mocny i rzuca się na każdego z gołymi pięściami. Może razem z Edim spróbujesz? Zrobię to. Postanowione, w takim razie idź do Ediego. Ale jedno ci powiem, wykorzystaj spryt i bądź ostrożny, ponieważ w uczciwej walce Arona nie pokonasz. Dobra, to co? Myślę, że już to zrobimy w kolejnym odcinku, ale faktycznie z Aronem może być spory problem, bo ja mu ogólnie nawet nic nie robiłam w momencie, gdy chciałam się z nim bić na arenie, to nawet go nie drasnęłam. Ale cóż, może z Edim jednak damy radę. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, o Jezus kochany, słyszymy się w kolejnym i wtedy już ogarniemy sobie dalej tutaj sprawy w kopalni, rozdamy sobie punkty, widzę, że już mój budzik dzwoni, także jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie, zostawcie po sobie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, jakiś komentarz i subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, a przede wszystkim jak już zasubskrybujecie, to kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Tak więc do usłyszenia już w piątek, cześć!